Więc witam ponownie. Naprzód. Lecimy dalej z tematem. To jest jakiś kłeścik. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie! Patelnie! Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta... Babciu, masz może brzozowej kory, jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi niby sroka w gnat. Pożycz mi ją, babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze. Ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie, i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za starej patelni. Lepiej tu zaczekaj, na wszelki wypadek. No, nie mam już. Ciało. To tłumaczy smród. Pęknięty monokl. Ciekawe. Co mówiłeś, złociutki? Nic, nic. No, to takie rzeczy to ja lubię. Uduszony. Garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. Uduszony garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. Znalazłeś patelnię? Jakieś dokumenty. Spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Znalazłeś patelnię? Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. Znalazłeś patelnię? Nic nie widzę. Chociaż pod wodą jeszcze.
Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jego mościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. Dawaj, babcia. Kurwa, nie pijcie. Smażę sobie na kolację sielawę. No dobra, udało się kolejny wspaniały quest rozwiązać. Co tutaj można jeszcze ogarnąć? Tu jest to, tu jest to. Może quest lub jakiś bym odpalił. Ojejku. Zadanie już. Jest zadania pobożne. Biały sąd. I co? Gdzie jest ten quest? Dziwne zadanie. Mało już śmierci. Rozporządź. Eliksir jaskółka. Dobra, jaskółeczkę zaraz sporządzimy. To też mi się przyda. No dobra, to stworzył. Prost. Czyli co? Dobra, idziemy podać tamten eliksir. Gdzieś to był ten. Aha, nie. Lecimy podany tamtej eliksir. Hej! Nie, no nie na konie, chciałem tylko dobra. Olewka. Tak? Mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić. Bardzo. Na mnie to działa natychmiast. Ale ja mam szybszy metabolizm. U niej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek za to, że nie jest ci wszystko jedno. Właśnie, przecież ja mam kurczę nowe to. 350 doświadczenia, pięknie. Nowicgradzkie korony, jad.
ma nowy mieczyk. Nowe portki. Jakiś wiedźmiński miecz, ale chyba święta postać. Nie mam następnego, więc nie wiem, co tu rozdawać. Kartacz. Co to jest? Calcium Equium. Może ta będzie miała. Calcium Equium. Tak? Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie. Dawaj, Calcium Equium. To było... O, to jest. 40 za sztukę. Ja potrzebuję 4. Dobra. Bywaj. Teraz co? Pik, pik. Kartacz. Zabawa. Koń już nie muszę. Zobaczymy, jak zejdę z konia. Inwentory trzeba. Gdzie mam ten kartacz? Tempo! Sad, znajdź szczątki. No dobra. Czy to gdzieś jest tutaj namalowane? No tutaj. Chłaścik.
dalej. Śmieszne, że cię nawet osły czy tam pszczoły mogą zabić. Nie zabijesz ty. Zrobiłem co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. Dobra, wyjdziemy trochę do rańca się prześpimy. Jest dobre. Dobra, się prześpimy do rana, medytacja. Jeszcze pod tą wodą. Skrzynki tu gdzieś. Czy to tylko ta była jedna? Dobra. Gorsze. Kuszy nie ma, puste gniazdo. Będzie dobrze. Teraz mapa.
muszę iść tutaj. Zgarnąć tę broń nową. No! Teraz może mi się udać rozwalić tę. A może i nie. Szukasz kłopotów? Co tutaj można zarzucić? Spółka, kot. Olej przeciw upiorom. Srebrne. Magia. To miejsce mocy. Sekund. Fuck. Dostał i poszedł gdzieś spać. Żeby jakoś właśnie kurczę. Myślałem, że coś tutaj lepszego będzie. Ślimy to miejsce, bo ciemno to jest dużo. To już chyba wszystko. To o to chodziło. Medalion drży to miejsce mocy. Udało się zabić teraz tego upiora. Dobra, co tutaj jest? Jeszcze coś, chyba dwie na górze są rzeczy. Piście. Dobra, to lecimy jeszcze tutaj. Dalej, Polska, dalej!
Rusz się. Jedź, Podka. Medalion drży to miejsce mocy. Gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Trzeba będzie wszystkie znaki uruchomić chyba. Dobra, mapka. Po tej wodzie. No to dobra, to jeszcze. Czyli tu. Czyli trzeba dodać. Jedziemy! To co się robi? Przydałby się portal. Dobra. Pogadam tu co chodzi. Czyli tu nie. Muszę w dół zjechać. Naprzód! Nie.
pograbione. Inwentory. Tam masz jakiś list. O to chodziło. No proszę. Tatka szpiega teraz wyskoczyła jakaś. Notatka szpiega. Co tu jest nowego? To możemy naprawić coś. Mieczyk, rękawiczki. O, kawalerzysty 3+. Siodło. Wytrzymałość 20. A jakie mam siodło? Mam. Nie wiem co to ma dać, ale niech będzie. Siodło. Jakieś buty jeszcze, no to gorsze, gówno, spodnie, o, portki jakieś. Dwa, dwa, trzy. A, mocniejsze. No i dobra. Już mam pełen plecak. Ale nowe te wilki lecą. I o to żeśmy walczyli, takie polskie. Jeden cios i wszyscy leżą. Zastanawiam się. Co dalej? Dobra, lecimy do tego kwaścika teraz.
stało, nawet nie widziałem. Teraz nie będę mógł biec, to będzie zabawa. Nisko wyrzuca coś czuję. Ale tor, trzeba zmienić te żarcie na jakieś mniej cenne. Myślałem, że coś więcej tu będzie. Jakiś prezent. O, tu już coś jest. Jakiś liścik. Velera był w poprzedniej części, tylko nie pamiętam, który, czy w jedynce, czy w dwójce. Cię umęczyłem tą grą, bo pan powie. Tyle roboty tutaj jest, że masakra. Dobrze, tu są prezenty. Przeciążenia 5 kilo. Alchemia, może coś. Thank you.
Nie mogę, no nie mogę przejść. Masakra. Dobra, chodź tu kurwa, nie. To nie wyjdę już. Nie na plecach, przejść, handlować ten syf. No nie, no na konia nie mogę wejść. Na konia nie mogę wejść. Dobra, teraz mapa, gdzie ja muszę teraz jechać? Tak, już bym to rozwalił. Jakbym to już rozwalił, to by mi zostało tylko to, by było wszystko zrobione. Dobra, to polecimy jeszcze tutaj. Chociaż nie, sobie nie polecimy. Polecimy później, bo i tak będziemy musieli zebrać śmieci. Mogę robić postać. Nie, ja tu mogę. Tempo punkty 2. Postacie. Chemia. Dobra. Z inwentory miałem zobaczyć. Tu jakieś rękawice. Miecze. To tyle chyba. Czekaj, czekaj, coś miałem te. Tu muszę u kowala zobaczyć. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Zobaczymy. Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. Coś ciekawego będzie mógł zrobić. Masz drętwy, brakuje. 32 tylko kosztuje. Pancerz 32 jeszcze, kurczę. To by była dobra. O, dratwa. No jest zgoda. Niech robi. No tu co jeszcze brakuje? Drut. Drut pewnie też jakoś można. Sznur. Masz pancerz z Kermorem sprzedany. Ten 30 ma ten. Ten chyba lepszy. Dobra, niech robi. Dobra, na razie wyjdziemy. Bywaj. Zmienimy zbroję. Bywaj to. Stanowa kurtała. Tu jest. Piękna. Witam stałego klienta. Aż tu można jeszcze. Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. On miecz nie może wykuwać, widzę. Płyta. No
teraz? Tego chyba najpierw. Szkło. Kurde macie, weź bądź mądry, co tutaj? Trzonek. To można drut jakoś i kurtkę, ale tu nie mam, dobra, sklep. Mam tu starą kurtkę. Właśnie. Ona byłaby lepsza. Nie, to by było. No to by było zadane przez potwory do tej walki, by mi się przydało. No i dobra, tam w sumie przedajemy. Siodło też można sprzedać. O, buty jakieś lepsze mam. Resztę w śmietnik. Co tu ma? Buty myśliwego, rękawice. Kurtka jakaś. 42 pancerz, o. Dobra. To by było na tyle. Czy to jeszcze ma ciekawego? Chyba nic. Na stanie. Końskie juki, o. 80 kosztuje. Ile? 30 plecaka już uwolniły. Dobra, to zmieniamy buty. Bywaj. Bywaj, dobra, inwentory. Jeszcze buty zmienimy. Mega strzały. Witam stałego klienta. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Te buty. Ile mamy? 370 pieniędzy. Dobra, to się naprawimy tym, co mamy. Inwentory. Tak. Inwentory. Co tu wymaga naprawy? Wrażenia spadają. Witam stałego Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Jak tu brak przedmiotu, to naprawdę. Wszystko naprawdę. Bywaj. Tu mam 100%, to 100. No, można chyba wszystko naraz nagrać. Dobra. Słabka. Czyli tutaj jestem. O nie, tutaj nie może też nic robić, ten typ.
to zbroję można przydać. Jest coś na tej tablicy, ogłoszę. Szukasz kłopotów? Zobaczymy, czy są jakieś zadania jeszcze poboczne. Zadania poboczne. Dobra. Bez i Agrest. Tak? W czym rzecz? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha! Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. O Boże, słaby samouczek się włączył. Co lecimy teraz? Można zrobić tylko to. Trzeba polecieć najpierw tu, rozwalić tę badziewię i wtedy zaczniemy dalej. Szukasz kłopotów?
tu jesteś. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zabił. Naprzód! Bo gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Go nie zabrałem, to po prostu. Zwolnij pod. Ale tam nic, dobra, zostało mi tu jeszcze jedno. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Jesteś paskudny. Zwolnij, płotka. Nie
dalej. Nic. Nie, no na konie nie jeszcze. Jeszcze pół. Ciekawe, czy można zaskoczyć na koniu. Zaraz przetestujemy. Dobra, już wiemy, co się dzieje. Ostatni sztuczny, niepotrzebny ściany robię. Zaczynamy. Główny quest. Tu jeszcze jest jakiś kolejny. Czy tu można jeszcze będzie znaleźć? Gdzie są jakieś śmieci do zabrania? Skrzyniaczka jakaś. Śmieci nigdy dość, jak to mówię. To może spalić? Czek. Niesłychany górą. Odpocznij.
zobaczymy, co tam z alchemii można. Jaskółka. Co to dalej? Odwary, co jakieś są. Przeklęty olej. Boję to. Przeklęty. Biorę trupy jadu. Ugród. Kartacz. No, tutaj można jakieś robić te chłodniki. Płotka, nie tak szybko. Gdzie mam się z tym basenem spotkać? Masz tutaj gdzieś. Dalej! Zwolnij, płotko. Tutaj się kurwa coś kotuje. Rusz się! Jaskółka. Sok jabłkowy. Rzeczka, złote kłosy. Urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Dobra, to lecimy. Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje. Zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześniej na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Proszę, proszę. Sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. Pikować!
Nieźle. Nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Wiem. Na przykład? Cięcie w ósmą za bardzo markujesz. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. To, moi państwo, udało się ubić gryfa. Dobra, zrobimy tutaj jakieś... Coś tu można podobno wsadzić. U tego nie możesz mi szerzyć powiedzieć. Do cech postaci. Nieźle. A zielone, co to są? Pierdolone. Alchemia. Dobra. No a co miałem tu jeszcze zrobić na tym świecie? Tu muszę zanurować. Chyba tyle, co muszę zrobić. No, jak już się zanuruję, to będzie wszystko w porządku. To najpierw tutaj. Pojedziemy przez most.
zawsze zapisane, czy nie zapisane. Teraz nie tam cechy, pewnie tutaj już nie ma tereny też fakt. Skupi szereg. Inwentory. Trzeba coś zażreć. Muszą mogę strzelać, podobno się to. Szony. Szukańcy. Ja tutaj dostałem w takim razie. Jakieś portki. Trofeum z południcy. Bo teraz mam trofeum z gryfa. Kobiety z północy myją się raz na kwartał, prawda to? Nie, nie jestem kobietą z północy. Stój! Co to jest do cholery? Żyto! Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe! Nie, nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Nie, 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 na bogi, nie! Czego? Widzę, że przestałeś udawać dobrego wujka. Niczego nie udawałem. Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha! Moralista się znalazł. A co ty byś zrobił na moim miejscu, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Mów, po co przyszedłeś? Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz, weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny.
Ja wezmę pieniochy. Pieniochów nigdy za wiele. Gdzie to chyba tu już chyba było. Evan, sabami. Hensab? Que sabami. Barbarzyńcy. Esme seta. Dobra. Rozwiązaliśmy ten quest. Dyscyplinę. Tego wam wszystkim trzeba. Przepłynę na drugą stronę. Zobaczę, czy mogę wejść na to. Zawsze kurczę pomocny wszystko. Bez przesady. Coś muszę zacząć żyć. Dzieci wytarwić. Pogoda w sam raz na podróż. Wszystko ogarnąłem na tym bajzlu, chyba wszystko, nic mi nie zostało. Kurde, taka mała mapa, tyle do roboty. Dobra, to lecimy teraz szybko do... do wyzimy. Coś się spotka z Enturą. No to już teraz może przelecimy tutaj, zobaczymy, jak jest szybka podróż, na czym polega. Jak szybko trwa. No co? To nie mogę. Chociaż jest odkryty. Dobra, udało się. Ogarnąć szybką podróż. Znowu się widzimy. Dziękuję za ratunek. Ludzie różnie gadają o Wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, że to porządny cech. Tata. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo. Oto, i to mnie... I to mnie pan... Rzucę okiem. Panie. Krasnoludzki spirytus. Tam tu ma... Proste narzędzie kowalskie, nic ciekawego tu widzę. Może ja mu coś schandluję. Wszystko pchamy do Żyda. Nie ma co, jakieś pierścionki.
Złamane grabie też się obchy. Rupiecie same. Czaszki. Uważaj na siebie. Na gęsi. To jest zadarcia z gęsi. I nawet co się... Wszystko się zje, nie ma to tamto. Yennefer jest w Wizimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Oho. Co to za jedni? Patrioci. Piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świerzbią. Nie widzę tu Nilfgaardczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, żeś Nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Zostaw mnie! Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewiej elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Widzę. Jeszcze? Jak zwykle. Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Aha, czyli chodzi o te pieniądze. Widzieliście jego twarz, bogowie? Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! Jak zwykle. No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. Łby pospadały i tyle, i spokój.
To nie myśmy zaczęli tę burdę. Yennefer. Wymówki, wymówki. Całe te. I... Yennefer? A jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się Wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm, a ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mnie mam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Ostatnie 6 miesięcy spędziłem w siodle. Nie widziałem cię od 2 lat, więc o ile czas nie goni... Niestety goni. Ktoś na ciebie czeka, Geralt. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrejs. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kulchanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. Ciekawe, co zaoferował ci w zamian. Mało jest rzeczy, a jeszcze mniej ludzi, dla których byłabyś gotowa poświęcić swoją niezależność. Im szybciej wyruszymy, tym szybciej się dowiesz. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Kaer Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem? Galop! Już! No dobrze, to przyjechaliśmy do Wyzimy. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwała.
końcu, dzięki komendantowi Nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Ajajaj, dziewczyny jakie. Może być. Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Na berżerze. Kledwin, proszę wasz mość ogolić baczki na pół cala. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. A także odpowiedzieć na parę pytań. Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. Ten co to za czarodziej? Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza, Wiedźminie, muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić. Oczywiście, porządek w papierach musi być. A zatem... Geralt Rif. Miejsce urodzenia... nieznane. Rodzice. Nieznani. Wiek. Nieznany. Ale to nieistotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenia zamku Lavaletów. Losów dowódcy obrony Ariana. No to teraz. Poltest kazał mi oczyścić drogę. Chłopak się nawinął. Zabicie dziedzica Lavalet nie zrobiło na tobie wrażenia? W sumie... skoro zwą cię zabójcą królów, to jakie znaczenie ma byle baron? Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam, skąd przebiłeś się w okolice Vergen. Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata. Wyrwałem się stamtąd razem z Vernonem Roszem, przywódcą niebieskich pasów i... mordercą nieludzi. Ten jegomość jest nam znany, Wiedźminie. Ciekawe zawierasz sojusze. Aha. Coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj dalej, bo mi zaraz broda odrośnie. To ogolimy cię raz jeszcze. Następnie... niesławny szczyt w Lochmuin. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możnych. Bo możni uwięzili Triss Merigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to, przy okazji doprowadzając do tego, że Radovid ma na usługach kapitułę czarodziejów. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę, niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech wasz mość siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy Megaskop rozrywa twoją znajomą. Shile de Tancarville na kawałki. Patrzyłem, prawda. Ale pozwoliłem jej w końcu uciec.
Z pułapki, którą zapisz, proszę, żeby faktycznie wszystko się zgadzało w papierach, zastawił wasz człowiek, Leto z Gulety. Cóż, racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów, nawet z Wiedźminami. Alians wciąż trwa? Co się dzieje z Leto? Miałem nadzieję, że to ty odpowiesz na to pytanie. Ach, czyli Leto się przed wami ukrywa. Zapewne nie bez powodu. Racja stanu się zmieniła, co? Nie wiem, gdzie jest. A gdybym wiedział, też bym ci nie powiedział. Choćby z brzytwą na gardle. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci, etc., etc. Tu i jeszcze tu. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Cóż, szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Gerald. I udanej audiencji. Czuję się raczej, jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem waszmość ma do wyboru te szaty. Gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu. U praczki. Dostaniecie je po audiencji. Czyste i nakrochmalone. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Szkoda, że nie mam czasu. No dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Później będziemy działać dalej. Dzięki za uwagę i pa.